Mirosław Pękala, gmina Łukowa, powiat Biłgoraj, województwo lubelskie. Uprawiamy 40 hektarów tytoniu w naszym gospodarstwie. Uprawiamy trzy różne odmiany niemieckie, odmianę 13, odmianę 35 i odmianę francuską ITB. Całą rozsadę produkujemy u nas w gospodarstwie. 19 marca jest to siane na ziemi Klesman z perlitem. Potem te tacki są wpuszczane w baseny tutaj i ta rozsada rośnie sobie do 1 maja, 15 maja, zależy w jakim okresie wychodzimy na pole. Rośliny są wysiewane, jak powiedziałem wcześniej, 15-19 marca. Jest wlewana woda do basenów. W basenach jest mierzone EC i pH wody i regulujemy EC i pH wody typowo do rośnięcia tytoniu. Na etapie produkcji rozsady jest ważne nawożenie, termin wysiewu, przycinanie rozsady i ochrona chemiczna rozsady, żeby nie zaatakował ją wsiornostek tytoniowy i żeby nie było zgnilizny podstawy łodygi. Jesteśmy właścicielami firmy Łukowa Tobacco i firma Łukowa Tobacco nawiązała współpracę z gospodarstwem produkcyjnym rozsady mularskiej i w tym roku mamy pilotażową uprawę ich rozsady. Będzie wysadzona na polu i będzie porównywana do upraw naszych do naszej uprawy i ich uprawy, jak to będzie rosło, jak to będzie się zachowywało. Mieliśmy w naszym gospodarstwie problemy z rozsadą. Po szukaniu ludzi w internecie, kto by mógł nam pomóc, spotkaliśmy się z firmą ICL, z panem Andrzejem, który przyjechał, nam doradził. Przywiózł nam bardzo mądre urządzenia, czy bardzo dobre urządzenie do mierzenia pH i EC i od tamtej pory współpraca z firmą ICL zaczęła nam się tutaj bardzo dobrze układać, bardzo dobrze współpracować. Rozsadę mamy bardzo piękną i bardzo zdrową. Tutaj w pierwszym roku był właśnie problem z zastosowaniem nawozów, które miały wysokie EC i stosując nawet niewielkie dawki, ten parametr był zbyt wysoki, aby ta roślina mogła prawidłowo rosnąć i ukorzeniać się. Zaczęliśmy od analizy wody. Analiza wody pokazała nam, że mamy EC tej wody w tym gospodarstwie 0,3. Była to dla nas bardzo pozytywna informacja, ponieważ 0,3 jest to bardzo niskie EC, nawet dla warunków polskich. W Polsce średnio mamy 4,06, jeśli chodzi o ten parametr. Jakie ma to znaczenie praktyczne? EC 0,3 jest to EC, które nam daje dużą możliwość dodania nawozu w dosyć dużych ilościach, ale jako że nie wiedzieliśmy, jakie maksymalne EC może być, a wiedzieliśmy tutaj od producentów, że 1,5 jest to już takim parametrem zbyt dużym w początkowej fazie tej uprawy, tuż po schodach rośliny. Więc na początku zaczęliśmy delikatnie podnosić ten parametr 0,3. Dodaliśmy nawozu, dodając nawóz do zakwaszania pekacid i do nawożenia NPEK-iem i mikroelementami dołączyliśmy Agroleaf. Agroleaf dlatego, że Agroleaf charakteryzuje się bardzo niskim parametrem EC. Jest to nawóz, który w wielu składach daje EC 0,5-0,7, a w każdej roślinie chodzi o to, żeby podać jak największą ilość nawozu, ale w jak najniższym EC. I myśmy tego w uprawie, zanim z nim spotkaliśmy Andrzeja, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Tytoń nie rósł, to myśmy mu nawóz sypali. Nie znaliśmy zasady działania tego wszystkiego, że po prostu przez dosypywanie nawozu EC nam rosło i automatycznie jak EC rosło, czyli ilość nawozu dosypanego do basenów, blokowało nam rośnięcie roślin. A tutaj przy nawozie Agroleaf jest to, że wsypujemy, załóżmy, na 1000 litrów zaczynamy tam od 100 gramów do 300 gramów dochodzimy na 1000 litrów wody i te rośliny bardzo ładnie rosną i ten mikroelementy i ten nawozy, wszystkie składniki pobierają z wody. I to był nasz taki problem, który był głównym problemem, bo po prostu tytoń nie rośnie, to każdy co robi? Sypie nawóz. I potem nawet były takie próby, sypanie moczników, saletry, żeby to rosło. Automatycznie rośliny były ciemne, zielone, karbiły, tak, no, garbiły mu się liście w koło i ten tytoń już nam nie rósł. Musieliśmy zmieniać wodę i pierwszy raz jak Andrzej przyjechał do nas do gospodarstwa, wylaliśmy z 3 czy 4 basenów wodę, nalaliśmy nowej wody, te rośliny nam się oczyściły jakby z tych nawozów, które były poprzednio i zaczęliśmy stosować Agroleaf i to zaczęło fajnie, ładnie rosnąć. Kolejnym parametrem jest pH. Założyliśmy, tak jak przy innych gatunkach, że najprawdopodobniej w tych warunkach pH powinno być w granicach 5,5–6. Tutaj akurat jest nieduża zawartość wodorowęglanów, więc niewiele musieliśmy dodawać nawozu zakwaszającego do uzyskania takiego pH. Z tego co pamiętam, było tutaj około 0,3 do maksymalnie pół kilograma na 1000 litrów wody. Jednocześnie zakwaszając wprowadzaliśmy dużą wartość fosforu, jako że ten nawóz ma 60% fosforu i 20% potasu. Fosforu, który w momencie wzrostu rośliny, ukorzeniania się, produkcji rozsady jest najistotniejszym pierwiastkiem. Tak, składnikiem. Kończąc produkcję rozsady, staramy się, aby tutaj właśnie producenci nie przekraczali EC1,5. Czasami jest tak, że te EC2 roślina wytrzymuje, ale nie możemy tutaj ryzykować produkcją, bo jeśli w którymś momencie przekroczymy te parametry, ta rozsada nam, mówiąc kolokwialnie, padnie. Chcąc produkować rozsadę, musimy bazować na bardzo dobrych urządzeniach, które mamy zakupione. Jest to bardzo przydatne i bardzo pomocne w uprawie tytoniu. Mamy tutaj, ja akurat mam tutaj urządzenie do pomiaru pH. W tej chwili mamy pH w naszej wodzie 5,6,4 to jest bardzo dobre pH. Możemy tutaj bazować, możemy tutaj dojść do 6 i do 5. Jak to jest w tej granicy, bardzo dobrze nam to się wszystko mieści i wtedy jest to takie bazowe pH do produkcji tej rozsady. Widzimy tutaj na tej rozsadzie, jak rozsada jest ukorzeniona, jak rozsada jest zbudowana. Rozsada jest w kolorze ciemnozielonym. Jest to rozsada, z wyglądu widać, że jest jak gdyby wynawożona azotem, że jest mocny udział azotu, ale proszę, rozsada jest bardzo miękka, owija się, nie łamie się, jest elastyczna. Dobór pierwiastków jest bardzo dobry, bo roślina wygląda bardzo dobrze, jest w bardzo dobrej kondycji, ma bardzo dobry korzeń i bardzo ładnie wygląda. Podlewamy tytoń w stężeniu rozrobionym w opryskiwaczem 10 kg, załóżmy na 1000 litrów wody, na 400 litrów wody i dozujemy w każdy basen, załóżmy po 14–15 litrów. Ale to rozsady w hydroponice jest coś takiego, że w każdej chwili możemy ten tytoń przyciąć, przystopować. Jak już prędzej mówiłem, że możemy wymienić wodę w basenach, dać po prostu zero nawozu i możemy też w ten sposób spowolnić rośnięcie rozsady poprzez koszenie kilkukrotne. W tej chwili mamy aurę, jaką mamy, pada deszcz, nie wjedziemy w pole przez 2 dni i ten tytoń będziemy kosili. Będziemy go kosili po centymetrze, po 2 od góry i co 2 dni tytoń wtedy się buduje, rozbudowuje się, jest mocniejszy i twardszy. Dobra rozsada tytoniu to niełamliwa rozsada, dobry korzeń tytoniu i dobra kondycja rozsady, która się nie jest krucha i która się da owinąć na palec, po prostu, że ona się nie łamie. Ta roślina jest wtedy bardzo, bardzo dobra, bardzo szybko się przejmuje i bardzo dobrze rośnie na polu. I właśnie w tym najbardziej pomaga nam firma ICL, pan Andrzej. Wieloletnia współpraca z Mirkiem Pękalą zaowocowała zdobyciem doświadczenia, zdobyciem wiedzy na temat tej uprawy. Teraz tą wiedzę będziemy mogli wykorzystywać w innych gospodarstwach. W tym roku robiliśmy próby nawożenia nawozem tytoniu Agromaster. Mieliśmy w tamtym roku skład 12, 6, 25. Było w tym nawozie Agromasterze z roku ubiegłego było za dużo nawozu azotowego. W tym roku firma przygotowała nam typowy nawóz pod tytoń, czyli Agromaster o składzie 9, 6, 25. Który stosujemy na hektar w kilogramach od 300 do 400 do 500 kg nawet na hektar. Po tym nawozie z doświadczeń ubiegłego roku widać, że tytoń jest większy, ma większe liście i masa przyrostu tytoniu z kontroli, a z Agromastera była większa na plantacji około 200-300 kg z hektara. Przed chwilą zobaczyliśmy piękną rozsadę tytoniu, jest wysadzana na pole. Po wysadzeniu na polu około od tygodnia do 2 tygodni, od 7 do 14 dni stosujemy nawóz na pole Agroleaf, Agrowi Power 2020, Agroleaf fosforowy 12,52,5, Agroleaf azotowy 31,11,11. Jest to stosowana do opryskiwacza na 200-300 litrów wody. Dajemy tego nawozu od 2,5 do 5 kg na hektar. W zależności w jakiej kondycji jest plantacja i co chcemy uzyskać. Czy chcemy uzyskać szybki wzrost, jak tytoń jest żółty po wysadzeniu i przechodzi proces taki, który jest takiego załamania, przyjmowania się tytoniu w glebie. Stosujemy na przykład azotowy, który pobudzi ten tytoń do rośnięcia, da mu kolor i przyrośnie jego masa, w wcześnym terminie po wysadzeniu, żeby ten nawóz potem się uwolnił do dojrzewania, do zrywania do suszarek. W tym roku do nawożenia dolistnego zastosujemy jeszcze MicroMax. Będziemy podnosili skład mikroelementy w nawozach Agroleaf. Welcome to ICL Specialty Fertilizers, where needs take us.